Platforma Andrzej Stankała, 10 w rywalizacji indywidualnej. W każdej ze swoich grup lądował między 210 a 230 metrów. Już Polak w powietrzu, dobra prędkość przy wyjściu z progu. Łapnie położył się na nartach. Bardzo dobry skok, pięknie, brawo Andrzej! To jest świetna próba. Jego rekord życiowy z Wikersund sprzed 5 lat to 235 metrów. No tutaj już lądował gdzieś blisko tej granicy. Tak, 228. Bardzo ładny skok. Piotr Żyła rozpoczął od 226, byliśmy na drugim miejscu, to jest minimalną stratą do Norwegów, a teraz 228 metrów dokłada Andrzej Stękała i to jest naprawdę znakomity skok. Świetne noty dostał Polak, 18,5, 19 się także pojawiły. Te noty, tak jak mówiłeś Sebastian, tu mogą być takim języczkiem uwagi, jak wczoraj w tej rywalizacji indywidualnej. No bo gdyby Kraden odskoczył 3 metry krócej i wylądował telemarkiem, to on byłby mistrzem świata. A tutaj 38,1 punktu do Norwegów, 22 punktów do będących przed nami Niemców. Mocne wyjście z progu Andrzeja. Wysoka trajektoria lotu i jeszcze kawałek i jest pięknie, 230 metrów, ależ znakomicie skacze tutaj Andrzej Stękała, 228 dzisiaj podczas pierwszej serii, na teraz podobna odległość. Dodatkowo 5,9 punktu za wiatr, ponad 0,3 metra na sekundę, pojawiła się 19 w ocenie skoku Andrzeja Stękały, od naszego sędziego Tadeusza Szostaka. Ale ta 19 w mojej ocenie zasłużona. Bardzo ładnie, stylowo wykonany ten skok. Odpowiednie lądowanie Andrzeja Stękały i brawa. Ręce same składają się do klasku, bo tak, to są brawa. Brawa dla Andrzeja.